Ostatnie lata sprzyjały przemianom w szkolnictwie zawodowym województwa podkarpackiego. Dotacje unijne umożliwiły rozbudowę bazy dydaktycznej, doposażenie pracowni oraz informatyzację. Dzięki temu znacząco poprawiły się nie tylko warunki, ale i praktyczny wymiar kształcenia. Państwowe wyższe szkoły zawodowe w mniejszych miastach z powodzeniem mogą konkurować z dużymi placówkami akademickimi. Takim przykładem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Dokonaliśmy modernizacji obiektów, czyniąc uczelnię bez barier. To był pierwszy bardzo ważny aspekt naszej działalności. Drugim, niewątpliwie najistotniejszym, było wyposażenie i modernizacja obiektu. Wyposażenie takie, ażeby zrealizować najważniejsze nasze zadanie, to znaczy wdrożenie praktycznego profilu kształcenia. Taki profil wymaga realizacji połowy zajęć w formie laboratoryjnej i praktycznej. Uczelnia wyposażyła 4 pracownie w sprzęt, z jakiego korzystają przedsiębiorcy. Powstało m.in. Laboratorium Towaroznawstwa Wyrobów Przemysłowych. Można tutaj wykonywać badania, oceny jakości różnych wyrobów, ale również i czynników, na przykład oceny jakości mikrobiologicznej powietrza. Przy pomocy właśnie takiego sprzętu nasi studenci pod opieką promotorów prac wykonywali badania, chociażby w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, gdzie oceniali jakość mikrobiologiczną powietrza szpitalnego. Szkoła specjalizuje się w kształceniu przyszłych rolników i ekspertów produkcji rolniczej. Studenci kierunku produkcja i bezpieczeństwo żywności mają świetne warunki do wykonywania badań. Często ich wyniki są wykorzystywane w praktyce. Okoliczni producenci żywności zlecają nam badania, które pod okiem nauczycieli akademickich wykonują studenci. Oceniają one jakość surowca pod względem ilościowym, jakościowym, jak i również pod względem zdrowotnym i zachowaniem bezpieczeństwa żywności. Młodzież ceni sobie także wyposażenie w sprzęt informatyczny. Wybrałem Państwową Wyższą Szkołę w Krośnie ze względu na to, że mogę rozwijać swoje umiejętności. Posiada niezwykle rozwinięte laboratoria, wszelki sprzęt, oprogramowanie jest na miejscu. Dzięki temu rynek pracy jest otwarty dla nas jako informatyków. Uczelnia wyremontowała salę gimnastyczną, wyposażyła gabinety do odnowy biologicznej oraz siłownię dla studentów. Dzięki temu otwarto 2 nowe specjalności – trener osobisty oraz odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną. Mamy już pierwszych absolwentów, którzy ukończyli i ku naszej radości stwierdzamy, że odnajdują się na lokalnym rynku pracy. PWSZ w Krośnie zrealizowała 2 projekty finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz 1 w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Uzyskane wsparcie wyniosło 38,5 miliona złotych.